Bardzo wiele aplikacji do prowadzenia webinarów i spotkań online jest również wyposażonych w funkcję ankiet i quizów. Możemy za pomocą tych funkcji w ramach okien, które są dostępne w aplikacji, wyświetlać pytania zarówno otwarte, jak i zamknięte i angażować uczestników w to, co dzieje się na szkoleniu. Do tej pory jednak bardzo często spotykam się z webinariami, gdzie ankiety są rzadko wykorzystywane lub w ogóle trenerzy nie wiedzą, że mają taką możliwość, albo po prostu boją się z niej skorzystać. Bardzo szkoda, ponieważ dzięki ankietom możemy na bieżąco ocenić postępy uczestników naszego spotkania, możemy zrozumieć, czy oni wiedzą, o czym jest mowa, czy nadążają za tokiem szkolenia, co jak pewnie wiecie, nie jest takie proste, gdy spotykamy się online i nie możemy uczestnikowi spojrzeć głęboko w oczy. Druga sprawa to możliwość angażowania i motywowania uczestników. Ankiety sprawiają, że uczestnik czuje, że pytanie, które mu zadajemy, coś znaczy i tak naprawdę ma on jakiś, chociaż pośredni wpływ na to, jak webinarium potoczy się dalej. To bardzo proste. Pytanie wyświetli się w oknie aplikacji i dostaniemy kilka odpowiedzi, na które prostym kliknięciem musimy odpowiedzieć. Ale największą zaletą tego typu rozwiązania jest to, że uczestnik naszego webinarium, a w pierwszej kolejności trener i moderator, uzyskają odpowiedzi na to pytanie tak naprawdę już w ciągu kilkunastu sekund. Bez względu na to, czy ogląda nas 10, 100, 1000 czy 10 tysięcy osób, tak naprawdę pytania są agregowane w formie wyników różnego rodzaju tabel, wykresów, plików w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możemy już na bieżąco wyciągnąć pewne wnioski i dowiedzieć się, w jaki sposób dalej poprowadzić webinarium, czy wykorzystać te wyniki w przyszłości do tego, aby robić lepsze webinarium, albo po prostu dowiedzieć się czegoś więcej o uczestnikach naszego spotkania. O tym, jakie możliwości kryją w sobie ankiety i quizy, o tym, jak właściwie je wykorzystywać, dowiecie się więcej, odwiedzając naszą stronę. Tam znajdziecie podręcznik trenera oraz metodykę Webinar to Learn. Zapraszam.